Zabytkowy cmentarz żydowski w Zabrzu 1 listopada został otwarty dla wszystkich. To jedna z niewielu okazji, by zwiedzić ogród żydowskiej pamięci przy ulicy Cmentarnej. Miejsce, które budzi duże zainteresowanie lokalnej społeczności, a które niewielu dotąd widziało na własne oczy. Mieszkańcy Zabrza, którzy przyszli dziś zapalić symbolicznie znicz, nie kryli pozytywnego zaskoczenia. Patrząc w historię wstecz, myślę, że mamy jako Polska też troszkę wspólnego z Żydami, więc jasne. A no to jest piękne miejsce, to jest takie miejsce, jakby to powiedzieć, z duchem, z pewnym klimatem, tak myślę. Ten niepowtarzalny, mistyczny wręcz klimat cmentarz zawdzięcza właśnie rzadkiej obecności człowieka. Z uwagi na swój zabytkowy charakter, ale i miejsce pochówku przedstawicieli innej religii jest szczególnie chroniony przez Stowarzyszenie Zachor. Kirkut liczy około 700 zachowanych nagrobków, jednak spoczywa na nim ponad 1000 Żydów. W ich kulturze 1 listopada nie jest obchodzony tak okazale jak u katolików. Dla społeczności żydowskiej cmentarz jest miejscem nieczystym, więc oni tak troszeczkę niechętnie odwiedzają cmentarze, boją się tutaj przebywać, bo tutaj jest związane z ich wierzeniami dotyczącymi właśnie tego miejsca nieczystego. Natomiast w ramach tego, co się dzieje w Europie, no większość niektórzy odwiedzają te cmentarze. To nie jest tak, że tutaj nie mamy tego, przychodzą, odwiedzają. Natomiast to nie jest rozpowszechnione tak w kulturze chrześcijańskiej. Ta pamięć o zmarłym jest kultywowana troszeczkę w inny sposób. Z tego też względu dbałość o zachowanie cmentarza w dobrym stanie spoczywa na społecznikach. Dlatego po raz 15 wolontariusze kwestowali dziś na rzecz utrzymania żydowskiej nekropolii. Cmentarz z 1871 roku coraz bardziej potrzebuje profesjonalnych działań konserwatorskich. Jesteśmy w stanie zapewnić cmentarzowi, powiedzmy, niezbędne prace porządkowe, czyli wywóz liści, koszenie, usuwanie nieczystości, śmieci, które tutaj nam podrzucają i właściwie to jest tyle. Marzy nam się, wiadomo, jakieś prace renowacyjne, nagrobki też, czas robi swoje, ale no to wszystko zależy od zawartości puszek. W czasie, kiedy bramy cmentarza żydowskiego były otwarte dla zwiedzających, można było poznać jego pełną historię. Zainteresowanych oprowadzał przewodnik historyk. Ciekawostką jest, że podczas pobytu na terenie nekropolii mężczyźni powinni mieć nakrycie głowy zgodnie z poszanowaniem tradycji i prawa żydowskiego.